Cześć, ja nazywam się Krystian, a to jest Vinyl czyli subiektywne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, które nurtuje wielu z Was. Dlaczego winyle są takie drogie? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zastanowić się, co tak naprawdę składa się na cenę płyty winylowej. Postaram się przeanalizować życie płyty winylowej od pomysłu w głowie artysty do gotowego produktu. No właśnie, pomysł. Budzisz się rano i myślisz... Nagram płytę. Komponujesz utwory, piszesz teksty. Zostało to tylko utrwalić. Okazało się, że żeby to profesjonalnie nagrać, zrobić mix, mastering, trzeba wydać 10, 15, ale jako, że ty podchodzisz ambitnie, musisz wydać 20 tysięcy złotych. No ale przecież to się zwróci w cenie płyty, więc pożyczasz kasę od wujka Mietka z Chicago i nagrywasz. Teraz już będzie tylko z górki. Zostało zrobić okładkę. To ten yy, Maciek z liceum. On zawsze fajne zdjęcia robił, dobry ziomek. No ale jak to 3000. Ja rozumiem, że to Twoja praca, ale wiesz, pojedziemy sobie w sobotę nad jeziorko. Piwko ci postawię. Dobra, 2000, ale powiem ci. No dobra, masz te zdjęcia, więc zostało jeszcze tylko jakieś fajne logo, może jakieś napisy. Darmowe szablony Kanwa... Nie no, słabo. Ale od tego też masz ziomka. Ile? Nie no, za logo? Dobra, 2000, ale powiem ci. Anybody can paint. Dobra, wszystko gotowe, tłoczymy. Ile? 12 tysięcy? Za 300 sztuk? Przecież to Nirwany po 50 zł się walały w Biedronce. I to jeszcze co trzecia gratis. Leć, leć, leć. Dobra, dycha, ale powiem ci. It's just too much. No i masz swój pierwszy winyl. Za jedyne 100 zł od sztuki. I ja wiem, że to jest drastyczny przykład. <laughs> Bo nie uwzględnia wydawcy, dystrybucji i zajksu. Ale okej, okay, skupmy się na innym przykładzie. Może właśnie na wspomnianej Nirwanie i ich Nevermind. Chociaż to nie jest najlepszy przykład, bo ten album akurat w Polsce ma chorą cenę. Ale niech będzie taki Ultra violence. Czyli tak, mamy gotowy materiał, tam Maciek fotograf z liceum już swoje zarobił. I'm the most fun. I'm rich. tysiąc razy się zwróciło. Tłoczymy. Oczywiście tłoczni działają jak każda inna firma produkcyjna, czyli im więcej im zlecisz, tym mniej zapłacisz za sztukę. Od jednego z majorsów dowiedziałem się jednak, że nie da się teraz praktycznie zejść poniżej 3-4 euro za produkcję płyty winylowej. I cały ten czas rozmawiamy o takich prostych, zwykłych wydawnictwach. Tutaj mamy taką przyjemną w dotyku teksturowaną okładkę, gatefold, zadrukowane koperty wewnętrzne. No ładne, przyjemne wydawnictwo, na pewno nie zrobione najniższym kosztem. Dla ułatwienia przejąłbym, że cena takiej płyty to 20 zł przy naprawdę dużym nakładzie. Co i tak nie jest małą kwotą, bo produkcja płyt CD kosztuje kilka razy mniej, a tutaj mamy tylko trochę więcej papieru i trochę więcej plastiku, tak? No nie do końca. Otóż jeżeli oglądaliście kiedyś filmiki z tłoczni, możecie zauważyć, że dużo czynności jest tam wykonywanych ręcznie. Powodem jest fakt, że większość tłoczni działa na starym sprzęcie, takim, który często pamięta jeszcze czasy pierwszej świetności winyli. No bo umówmy się, to jest po prostu prasa. I teraz, biorąc pod uwagę, że ktoś musi ten granulat umieścić w tej prasie, potem musi go wyjąć, wsadzić do koperty, potem tę kopertę wsadzić z powrotem do okładki, to zastanów się, ile zarabiałeś lub zarabiałaś 4 lata temu. Albo ile płaciłeś, płaciłaś za prąd 4 lata temu. No nie może być tak, że pandemia, wojna, co za tym idzie inflacja, pożar u jednego z dwóch producentów lakieru, który używany jest do produkcji płyt winylowych, zmienna cena granulatu używanego do produkcji płyt winylowych, no że te wszystkie czynniki nie wpłyną na koszta produkcji. Poza tym to już nie są czasy, kiedy w Europie było kilka tłoczni, które stawiały swoje warunki. Duże wytwórnie współpracują zazwyczaj z kilkunastoma tłoczniami i tak na przykład polski artysta może być tłoczony we Francji, a w Polsce jest produkowany np. nowy album Travis'a Scotta. A więc mamy produkt za 20 zł netto. Czemu on kosztuje w winylowni 150 zł brutto? A no m.in. dlatego, że ten produkt to tylko cielesna powłoka miesięcy lub lat pracy artysty nad albumem. Tak, kupując nowe płyty płacisz artyście za jego pracę. To się nazywa tantiemy i w zależności od statusu artysty wynosi od kilku do kilkudziesięciu procent wartości płyty. I to jest temat tak rozległy, że nie będę nawet strzelał, jaki udział w produkcji jednego winyla ma Lana Del Rey oraz trzeba zaznaczyć, że w zależności od umowy, tantiemy należą się każdemu, kto maczał palce w tej płycie. Czyli producentom, tekściarzom dalej Chyba, że Lana sama pisze wszystkie teksty. O i po to drogie dzieci są na druki na kopertach. No większość pisze jednak z czyjąś pomocą. Ale wracając do tematu, w wielkim skrócie: im większa gwiazda, tym lepsza pozycja. W negocjacjach. No to chyba wiadomo. Dodatkowo swój udział w zyskach na tym etapie ma wydawca. No ja wiem, obcy z taką sztuką i jeszcze chcą za to pieniądze. No to za darmo powinni to robić, nie? Ale serio. Ja wiem, że jest mnóstwo historii, w których młody nieświadomy artysta został złapany w sidła przez złą korporację, która wycisnęła go jak cytrynę. Ale spójrzmy na to z dystansu. Każdy ma inne predyspozycje, jeden ma rozwiniętą lepiej prawą, drugi lewą półkulę. Tacy prawdziwi artyści bardzo często nie są za dobrzy w cyferki i wydawca pomaga im skupić się na sztuce i tak naprawdę zarabiać pieniądze. A więc dla ułatwienia załóżmy, że wydawca i artysta dzielą się w tym przypadku po pół. Pamiętajcie tylko proszę, że to nie są dokładne wyliczenia dotyczące tego konkretnego wydawnictwa. To jest tylko przykład, a moim celem jest przedstawienie Wam mechanizmów rządzących tym rynkiem w pigułce. Jeżeli chciałbyś, abym pochylił się bardziej nad tym tematem, napisz to w komentarzu, a ja. Postaram się przygotować bardziej obszerny materiał. I nie zapomnij subskrybować nasz kanał. A teraz można kliknąć. Więc dla uproszczenia wydawca i artysta dorzucają od siebie podwiedych i lecą z tym do dystrybutora. Run, first, run! Ale zaraz, zaraz, nie tak prędko. Proszę tutaj jeszcze 11% dla ZX-u. I te pieniądze co prawda wrócą lub powinny wrócić częściowo do artysty, ale no, to już temat na osobny odcinek. Ja! Dobra, to jeszcze koszta logistyczna, i mamy płytę za 75 zł netto w magazynie dystrybutora. Przyjęcie towaru, magazynowanie a to jest delikatny towar nie możesz go sobie magazynować na podwórku albo w kurniku logistyka. No, nie ma nic za nic. Na koniec taka płyta trafia do nas w cenie około 100 zł netto. Marża sklepów oscyluje wokół 20-30%, przy czym zejście poniżej 20% to podchodzi pod działalność charytatywną. Koszt sprzedaży na Allegro, uwzględniając darmową dostawę dla kupującego, to jakieś 13%, a sprzedaż innymi kanałami też nie jest darmowa. Koszta marketingu za pośrednictwem Facebooka albo Google są niewiele niższe, podobnie jak utrzymanie własnego sklepu stacjonarnego, albo podróżowanie po Polsce, płacąc za paliwo i noclegi i wystawiając się na giełdach. W winylowni najlepszą, moim zdaniem, dla dwóch stron opcją jest utrzymanie stałego klienta, który wraca po płyty bezpośrednio do nas, a w zamian na 9% rabatu za stałość w uczuciach. No i w ten sposób doszliśmy do kwoty 120 zł netto. Do tego dorzućmy tylko VAT i kilka innych podatków, no i mamy dwa placki za 150 zł brutto. Reasumując, czy płyty powinny być tańsze? No raczej. Czy będą tańsze? Nie spodziewałbym. Pytacie nas też często o gramofony. I tak, w winylowni będą gramofony. Często dostajemy wiadomości od ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, jak wystartować z kolekcją płyt winylowych. No i skąd wziąć sprzęt? I jaki wziąć sprzęt? Help to my postaramy się w tym pomóc. To znaczy, już niedługo w naszym sklepie znajdziecie nowy dział ze sprzętem, a ja na tym kanale YouTube będę dzielił się z wami różnymi wskazówkami. Na dobry początek wystartujemy ze znaną i cenioną marką Project oraz Crossley. I ja wiem, co sobie myślicie. Albo inaczej, nie wiem co sobie myślicie, ale ja szczerze nie kojarzyłem tej marki najlepiej. Kojarzyła mi się raczej z takimi potworkami, w których gramofon połączony jest z głośnikami w otwieranej walizce. I takie rozwiązanie faktycznie może być fajne, jeżeli chcesz pójść na plażę albo do sklepu z winylami i posłuchać sobie winyli na swoim sprzęcie. Ale osobiście nie polecam takiego rozwiązania do domu. Znaczy, umówmy się odtwarzanie płyty winylowej to jest bardzo precyzyjna sprawa. I teraz tak, ja nie należę do audiofilii, którzy kupują sobie wyspecjalizowane meble ważące 200 kg, które powodują, że te drgania są jak najmniejsze. Ale też nie widzę w tym nic złego. Te 200 kg to był totalny strzał, ale chodzi o to, że drgania faktycznie mają wpływ na odtwarzanie płyty. Winylowej. I teraz wyobraźmy sobie, że głośniki znajdują się tuż pod talerzem. Pomijam już oczywiście kwestię wykonania takiego gramofonu. Taka skromna podpowiedź: jeżeli oglądasz gramofon i widzisz łączenie form do prasy, to raczej nie nadaje się to do odtwarzania płyt. Zresztą, pisząc do nas w sprawie reklamacji, czasami zawieracie tam zdjęcia lub filmy. Pokazujące, jak przeskakuje płyta. I niestety statystycznie tego rodzaju gramofony pojawiają się tam dosyć często. One są po prostu nieprecyzyjne, a przeskakiwanie płyty nie zawsze jest winą płyty. Załóżmy sobie sytuację, w której kupujesz płytę, idziesz z nią do domu, czekasz na moment, w którym położysz na niej igłę. I ona przeskakuje. Na momencie trach. To, to, to się stanęło. Nie wiem, czy wiecie, ale w większości takie płyty trafiają do zmielenia. I oczywiście w dzisiejszych czasach udaje się odzyskać większość z tego materiału. Ale wyobraź sobie sytuację, w której ta sama płyta odtwarzana na ciutkę lepszym gramofonie nie przeskakuje. Ty odkładasz ją na półkę, ona trafia na strych. Za 50 lat twój wnuk wyciąga tę płytę i myśli sobie: Kurde, płyty winylowe, chyba sobie kupię gramofon. Matko bosko, mówi. Nie róbcie tego płytą. I ja naprawdę rozumiem kwestię budżetu. Aczkolwiek, w czasach, kiedy średnia cena płyty winylowej to 100-150 zł, odtwarzanie ich na gramofonie za 300 zł, no mija się z celem. Ale wracając do tematu Crosleya, Chyba nie muszę wspominać, że to nie jest film sponsorowany. To ten producent poza gramofonami, o których wcześniej wspomniałem, ma też całkiem zgrabne zestawy. W takim zestawie macie wszystko, co potrzebne do odtwarzania płyt winylowych, czyli gramofon z wbudowanym przedwzmacniaczem, trudne słowo, kolumny. I muszę przyznać, że na zdjęciach wyglądają naprawdę nie najgorzej. Jestem ciekaw, jak sprawdzą się na żywo. Niedługo nagram dla Was test takiego gramofonu, a jeżeli okaże się, że to to po prostu nie będziemy tego sprzedawać. Przechodzimy do premier. Słyszycie to? No dokładnie, w winylowym świecie zaczynają się święta. Teraz się śmiejecie, ale w połowie grudnia zazwyczaj już nie ma płyt świątecznych. A jak święta, to oczywiście Kevin. Płytę dostaliśmy od Sony Music Polska i jest to wznowienie na żółtym i na czerwonym winylu. Devin Townsend z nowym albumem. Dalej płyty, które przesłał nam Warner Music Polska. Kontynuacja wznowień od Reno, czyli Rocktober. Dwie płyty for oraz Porno for Pyros. Trans-Siberian Orchestra, wznowienie dwóch albumów zespołu Tankard. Oni mają bardzo charakterystyczne okładki, a ciekawe jest to, że teraz jak się na nie patrzy, wyglądają jak wygenerowane w pół minuty przez AI. No a to jest 2000 rok i zakładam, że ktoś trochę się przy tym napracował. Albo przy tym. Dalej kolejne z serii wznowień albumów White Snake. Tym razem Into the Light. Album koncertowy Crosby, Stills, Nash Young. Na żywo z 69 roku, Fillmore East. No i kolejna rocznica, w którą trudno jest uwierzyć. 20 lat, American Idiot. Jestem ciekaw, jakim wyszedł ten winyl. Wyszedł ładnie. No, a w środku też widzę kupa dodatków. Oraz na koniec Piano Hooligan, Critic of Swing in Two Parts. Piano Hooligan krytykuje Swing. Jak myślicie, czego możecie spodziewać się po tej płycie? I to jest pytanie do osób, które nie znają muzyki Piotra Orzechowskiego. Jak wam się kojarzy krytyka swingu stworzona przez piano Huligana? To odsyłam was do tego albumu. Poza tym warto wspomnieć o tym, że zespół Bastille wydał nowy album. Czarnym koniem okazał się album Legend z zespołu Clanat, który sprzedaje się zadziwiająco dobrze. Znaczy, nie żeby to był zły album, ale jak sobie przypominam, jak 10 lat temu sprzedawałem tylko używane płyty winylowe, no to była raczej dosyć tania płyta. No ale to było dawno i nieprawda. Widocznie teraz jest trudno dostępna. Trochę wypadłem już z tego obiegu. Ciutkę przesunęła się premiera winylowa albumu Jerego Cantrela. Wyszła naprawdę Kupa wznowień tyle, że za długo by było chyba je wymieniać. No ogólnie to taki gruby piątek. Po prostu zajrzyjcie na naszą stronę do zakładki pre-order. Cy premier, nie wznowień. Na pewno nie sposób nie wspomnieć o nowym albumie Eminema oraz koncertowym albumie Tears for Fears, Songs for a Nervous Planet. No i na koniec powiem tylko, jak ja tych panów szanuję. Wydali zajebisty album The Tipping Point i grają naprawdę świetne koncerty. Sprawdźcie ich, bo naprawdę przyjemnie się ogląda, jak tacy starsi panowie potrafią cieszyć się muzyką. O mało bym zapomniał. Trzeba jeszcze wspomnieć o naszej serii Digger Tygodnia. W środę ogłosiliśmy pierwszego Diggera Tygodnia. Został nim nijaki winylowy ksiądz. Zajrzyjcie na nasze socjale i zapoznajcie się z jego historią. Nadal czekamy na Wasze nowe zgłoszenia. Opublikowaliśmy już listę płyt, które wręczymy kolejnemu Diggerowi Tygodnia. Dostaliśmy mnóstwo zgłoszeń i oczywiście wszystkie te zgłoszenia wezmą też udział w kolejnych edycjach, ale zachęcamy nowe osoby do przesyłania do nas swoich zgłoszeń, bo jak czytam Wasze historie, to mam wrażenie, że jest to też ciekawa okazja do zastanowienia się nad tym, dlaczego tak naprawdę słucham płyt winylowych.